Dziś będzie odcinek zapraszający do dyskusji. Yy, znaczy, to znaczy, że ja mam nadzieję, że on po prostu was, was zmusi do dyskusji tam z, z, ze sobą samym i w głowie, yy, bo w podcastach trochę ciężko jest dyskutować, chyba, że mi odpowiadacie po prostu na żywo yy, pod nosem, ale dziś temat jest i śmieszny w sumie, i poważny, a zjawisko jest bardzo powszechne, takie, no i dość częste, ale najpierw przecież już dobrze wiecie, i ja też wiem, że jest piosenka. Nie ma za dużo piosenek o od, odrobaczaniu, ale sądzę, że jak już Wam opowiem, co to jest odrobaczanie i Wam podam po prostu przykłady tego, to ta piosenka nabierze sensu. A śpiewa ją Rihanna i jest to piosenka pod tytułem Love on the Brain, czyli Miłość na Mózgu. Uwaga, recytuję. Bez względu na to, co zrobię, nie radzę sobie bez Ciebie i nigdy nie mam dość. Ta miłość musi być w moim umyśle. Skarbie, kochaj mnie, po prostu mnie kochaj, tak, tylko mnie kochaj. Jedyne, co musisz zrobić, to kochać mnie, tak. Przez ciebie wzdycham. Ach, 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 o, jestem zmęczona tym, że grasz na mnie jak na skrzypcach. Co mam zrobić, żeby dotrzeć do twojego pierdolonego serca? Bez względu na to, co zrobię, nie radzę sobie bez ciebie i nigdy nie mam dość. No i tak ogólnie, tak ogólnie te ta piosenka. Ale w ogóle blech. zacznę od tego, skąd w ogóle się wziął w moim życiu termin odrobaczanie, bo to jest śmieszna historia. A wziął się z tej samej osoby, co, co, co termin syndrom ciasteczka, o którym piszę w mojej książce, no i wspominam tam, że wymyślił ją mój, mój przyjaciel Tomasz. A było to jeszcze o, hen, hen, w ogóle daleko stąd, w Polsce, oraz mentalnie też hen, hen, daleko, bo wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że jesteśmy idiotkami. I Tomasz, i ja, i wy wszyscy też nie wiedzieliście tego. Mianowicie, to było wtedy, kiedy opowiadałam Tomaszowi no, o moich miłosnych yy, przebojach. Chciałabym nazwać to życie miłosne podbojami, ale kochani, dobrze wiemy jak było. To były ciężkie czasy. Nie było Tindera. Nie było Grindra. To najstarsze lesbijki pamiętają stronę Kobiety Kobietom, gdzie <głos》> można było kogoś poznać. Ale to były też czasy, kiedy, yy, słuchajcie, diaromy wiśniowe, takie papierochy, kosztowały 8 zeta, a ja miałam pofarbowane włosy, kurwa, czarną farbą palet, która mi wyryła się w kość czaszki i nigdy się nie chciała zmyć przez 1000 lat i po prostu czyniła ze mnie osobę, która wyglądała na 45 lat, a nie na 16. W każdym razie, jak już się przenieśliśmy w te czasy yy, ponad 10 lat temu, to mój przyjaciel miał wtedy chłopaka, który był, Nieco od niego starszy, w sensie był, był dużo starszy i był bardzo zaangażowany w te relacje, w sensie ten mój przyjaciel, nie ten typ, bo ten typ generalnie był dużo mniej i po prostu klasycznie go robił. No. Raz się odzywał, raz nie, to nie chciał go nigdzie wiecie, przedstawić znajomym, no taki był typ tajemniczy, no ale taki kurwa tajemniczy, że jak się ma 20 lat to wam się wydaje, że to jest okej, okay. ale z wiekiem to się jednak człowiek dowiaduje, że to są po prostu, że ta tajemniczość to są czerwone flagi. No, no ale wiecie, nam rozmawiamy o nim z Tomaszem siedząc w McDonaldzie przy dworcu w Olsztynie. A on mówi, no po dobra ci się nie da, no. Czas zacząć odrobaczanie. I ja na to, kurwa, partą, że co? Bo ja już się pogubiłam, czy mówimy w ogóle o psie Tomasza, który się nazywał Piesio, czy o jego typie. A i Tomasz opowiedział, że o jego typie. I że to odrobaczanie to jest po prostu sprowadzanie typa na ziemię. Żeby on zobaczył, halo, ja nie będę wiecznie czekał. I jedną z metod odrobaczania było na przykład wzbudzanie zdrości. A, czujecie już o czym będzie ten odcinek? No właśnie. O tym, jak idiotki i damskie i męskie, będąc robione, odbijają piłeczkę. I w odpowiedzi na to bycie, yy, no, po prostu narobionymi, zaczynają manipulacje, jakieś takie drobne przekręty, kłamstewka, takie ustawki, no. I w to oczywiście jest wszystko w dobrej wierze, no. To samo, słuchajcie, odrobaczanie, uważam, robią nam psy. Jak wam, na przykład, pies notorycznie sra na środku pokoju? To, ja nie mam psa, ale, więc mogę się wypowiedzieć oczywiście, że o ile pies nie jest chory po prostu, albo nie jest na przykład stary, ani nie rozumie słów naszych rodziców, którzy mówią, że, że mamy taki, zyf, że tylko nasać na środku, to pies woła uwagę. no. To on, on po prostu woła o naszą uwagę i idiotki w taki właśnie sposób wołają o uwagę. Czy to jest dobry sposób? No nie, no, albo sama nazwa jest przecież no, taka wredna, tak, no, odrobaczanie. To jest takie pasywno-agresywne, ale to, to nie, to jest w ogóle agresywne po prostu, bo odrobaczanie przybiera formę komediową trochę, w sensie może taką przybierać, ale może też mieć formę taką po prostu takiej ostrej manipulacji, jak, jak robi to Wirek Świrek albo Typ Toksyna. A za tym całym cyrkiem stoi nikt inny, a sama idiotka. W sensie wcześniej osoba poszkodowana przecież, bo, bo była robiona, a teraz już ona jest tym manipulatorem, bo odrobacza. I no to właśnie będzie morał ona dziś, mora z tego odcinka. Ale do tego przejdziemy. Moja przyjaciółka idiotka podczas odrobaczania wymyśliła sobie na przykład, jak absolutna po prostu, prostu pajacara, no, że uda, że pojechała z kimś nad morze, bo jej było źle, że typ ją olewa. I pomyślała sobie, kurwa na pewno, że on chyba zobaczy i pomyśli o kurwa, skoro ona nie, nie wiem, nie, nie mam pojęcia, co ona sobie myślała. W sensie, że, 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 on, że co, że ona powiedziała? No, to może, że przecież ona siedziała u siebie w domu dwa dni. Zamknięta. Bo mało tego, że, że zrobiła z siebie drama queen i faktycznie pojechała. Gdyby tak było, to przynajmniej będzie musiała siedzieć i się ukrywać w chacie w obawie, że po prostu gdzieś go w sklepie spotka i że będzie straszna biocha. Ale zamiast tego, po prostu trzymajcie się. Tego. Po prostu trzymajcie się, kurwa, bo to jest... Ona weszła na Instagram, wpisała ustka plaża zrobiła screeny tych ostatnio pododawanych postów po prostu i relacji i wycięła je, kurwa, w edit w swojej galerii i wstawiała je jako swoje. Że jest w ustce na plaży. I że je gofra. I je i, i rybę w jakiejś tam knajpie w ustce. Ja w ogóle kocham ten pomysł. W sensie, to musiał stworzyć jakiś, nie wiem, umysł geniusza. No. W sensie, no i wstawiała, kurwa, i sprawdzała. i czy ty daje lajka, nie? Albo czy tam ogląda jej relacje. I mijały godziny... Tam minął pierwszy dzień, tam drugi dzień, a typ nawet nie obejrzał jej stories, ale na bank dostał 20 wiadomości od znajomych, w ogóle po co ty pojechać do Ustki, skoro po nawet nie ma sezonu do Ustki. Po prostu kocham cię, kocham cię dziewczyno forever. Ale przecież efekt miał być taki, że, ta, że ona miała typa skłonić do rozmowy, bo on miał od razu się, wiecie, odezwać do niej, a czemu ty pojechałeś do Ustki? Przecież mieliśmy się spotkać, a co z, co z naszym spotkaniem bo w ogóle, a, z kim, a kiedy wracasz? I co? A to nic. I musiała siedzieć tylko w domu i nie mogła nawet iść do Tesco pod domem. I to jest, kochani, piękny przykład nieudanego odrobaczania. No bo tym, wiecie, takim pożądanym przez idiotki efektem tych wszystkich manipulatorskich zabiegów jest, jest co, no uzyskanie zmiany zachowania. Żeby ktoś nam odpisał, kurwa, żeby, żeby zwrócił na nas uwagę. No bo po prostu my robimy kupę na dywan, no. Jak pies, który prosi o tę uwagę właściciela, no. No na Boga, no podajcie mi większy przykład desperacji. Czy naprawdę cenimy siebie i swój czas? Znaczy, w sensie ja już znam odpowiedź, ale czy naprawdę cenimy swój czas i siebie samych tak nisko, że, że jesteśmy w stanie wymyślać takie cyrki, żeby zwrócić na siebie uwagę osoby, która ma nas w dupie i się do nas nie odzywa? Przecież w sensie gadałam o tym właśnie z tą przyjaciółką prosząc o zgodę no, na opowiedzenie tej historii. I ona już jest, o, też, już hen, hen, daleko, już ma dzieci, już ma męża, już ma fajny związek. No i zdałyśmy sobie sprawę z tego, że to jest po prostu smutne, że marnowałyśmy czas w ogóle na takie historie. Ale naprawdę, idiotki z tej potrzeby miłości, z tej wiary, że to jest właśnie ta osoba. Tylko my musimy być cierpliwi, że musimy tylko stać za tą osobą w kolejce, doprosić się o tą uwagę. I że jak już się spotkamy... To już będzie tak fajnie. Ale wiecie, co będzie fajniejsze? Bo takie spotykanie się z jakąś osobą, która nam w końcu po długim czasie po prostu skakania dookoła niej poświęci, kurwa, uwagę, jest ekstra. Ale potem przychodzi taki znowu zjazd, bo on się znowu, ta osoba przestaje odzywać do nas. I to jest po prostu smutek. Że już nam to robi nadzieję, bo to było tak fajnie, I jak już w tych wszystkich serialach, że już się przytulaliśmy, że już nam ktoś opowiedział o swoim dzieciństwie i już w ogóle no, pięć kroków do przodu zrobiliśmy i później znowu ten ktoś nas olewa. A my już wybieramy w ogóle, oczywiście w wyobraźni, wspólne wakacje, nie? I gdzie sobie kupimy mieszkanie wspólnie. No ja pamiętam na przykład ten smutek, to taki randkowy kac. Bardzo przykre zjawisko, słuchajcie, że idziecie z kimś na randkę... I w ogóle jest super, już się nastawiacie, że to już w końcu, kurwa, dotarliście do czegoś serca, do czegoś wnętrza. Że to już teraz, to już w ogóle na taki level porozumienia wyszliście z tą osobą. I, i później znowu jest cisza. Bo, albo ten ktoś znowu zaczyna robić. Ja, ja Słuchajcie, dopisuję tego związkowego, randkowego kaca do yy, listy nadchodzących yy, odcinków. Yy, związkowy kac. Yy, ale odrobaczanie to jest przecież w ogóle manipulowanie drugą osobą. Żeby zwrócić na siebie jej uwagę, doprowadzić do jakiegoś spotkania, zachęcić do tego spotkania. To jest po prostu cyrk na kółkach, no co idiotki mogą dla tej miłości zrobić. No a jak, jak, jak to jest toksyczne, to odwróćmy sytuację. Wyobraźmy sobie, że to nie my, tylko nasza dobra koleżanka się umawia z takim typem i jest przez niego odrobaczana. Niby nim jest zainteresowana, jakby no, no mamy takie koleżanki, tak? no, no niby jest nim zainteresowana. Ale to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. A, 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 a oczywiście wmawia nam się od dzieciństwa, że tylko taka właśnie miłość jest najsilniejsza i najpiękniejsza. No więc ta nasza przyjaciółka i dietka jest. No, powiedzmy, że jest niezdecydowana. Bo, bo i, i powiedziałam, no wiesz co, słuchaj, ja to jeszcze nie jestem gotowa na poważny związek. No bo nasza przyjaciółka chce mieć po prostu otwarte drzwi, no i chodzić sobie na randki, i czekać na coś lepszego, ale też. Nie chcę się czuć samotna wieczorami w łóżku, tylko sobie chcę móc dostawać od kogoś uwagę i atencję i, i memy, i żeby ktoś jej pisał dzień dobry na, na, na dzień dobry. I czy to jest uczciwe? Czy to jest fajne? No kurwa, nie. Bo nasza przyjaciółka idiotka traktuje chłopaka jak po prostu no tak, jak, jak jakiś przedmiot, No jak serial. O! No, jak ma na niego czas i chce rozrywki, to się do niego odzywa, a jak nie, to po prostu włącza sobie YouTube'a albo jakiś inny serial. Czy ty, słuchaczu, albo słuchaczko. Tak, właśnie teraz kogoś traktujesz? To nie traktuj. Bo, bo ludzie to są kurwa, to nie są seriale, to są ludzie. No a ten biedny chłopak, z którym ta nasza hipotetyczna przyjaciółka idiotka sobie idiotkuje, no to on się już na przykład mocno zaangażował. I wiecie, i mówi tam kolegom: że o, Jezu, ona jest ona taka świetna, jest taka piękna, mądra, lubi te same rzeczy co ja. Yy, no i ona niby mówi, że jeszcze nie jest gotowa, ale, ale ja sprawię, że ona będzie gotowa na mnie, bo my jesteśmy sobie pisani. Znacie taką osobę? Ja znam takich ludzi, też taka byłam. No ale nawet nie wiecie, ile w ogóle takich schematycznych sytuacji się teraz właśnie dzieje. No i ten chłopak, wiecie, co robi? Zaczyna odrobaczanie tej naszej przyjaciółki, idiotki na różne sposoby po prostu. Może na przykład przestać się odzywać. I byłoby spoko to, gdyby sobie pomyślał, kurwa, ona mnie traktuje jak serial. Muszę po prostu zacząć stawiać siebie samego na pierwszym miejscu, a nie jakąś tam dziewczynę, która ma, ma mnie gdzieś, tak? I to by było super, bo zrobiłby to dla siebie. Ale on tego nie robi dla siebie. On myśli, że tym zwróci po prostu jej uwagę na siebie, no. że ona zatęskni. Że ona zda sobie sprawę, jak cicho w jej życiu jest bez, bez tych jego żartów. No. Kumacie to? Oczywiście, że tak kumacie i dobrze wiecie, że to jest złe, i że obie strony po prostu masakrycznie idiotkują na Maksa. Odrobaczanie jest po prostu no, z manipulacją, no. To, 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 no nie powiedzi mi chyba, że to robienie takich, takich przemyślanych, uknutych, takich intryg jak Stefani Forrester, po prostu z mody na sukces, że to jest metoda na uzyskanie takiej zdrowej, wiecie, bezpiecznej, fajnej, opartej na, na, no na zaufaniu i szczęściu relacji. No bo przecież sami chyba byśmy nie chcieli, żeby nas ktoś tak traktował jak marionetkę i, no i stosował na nas takie zagrywki, bo byśmy wtedy powiedzieli, że to jest po prostu osoba toksyna. No. Jakieś takie na przykład klasyczna manipulacja odrobaczająca, to jest na przykład... Em, stawianie na Instagram zdjęcia, że się wychodzi z koleżankami na melanż i się wygląda jak miliard zeta i się w ogóle tańczy fikuśne tańce, jakieś takie, wiecie, w jakimś klubie. W ogóle ostatnio oglądałam, słuchajcie kochani, ostatnio ten koncert Ariany Grande na Netflixie i ona tam robi takie coś. Ja aż wstanę i Wam zrobię to. Będziecie mieli efekt live, że ona tak, też tak kiedyś umiałam, tak jak posiadam mięśnie i sprawność fizyczną, że ona tak powoli na nogach schodzi nisko, 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 a później takie Wstaje strasznie szybko, a ja nadal jestem słuchać, w parterze, no bo nie mam mięśni ud, żeby wstać i dokładnie ta Ariana Grande to zrobić. No to jeżeli wstawiacie zdjęcia na Instagram, żeby wy właśnie idziecie tak tańczyć jak ta Ariana Grande, żeby się typ poczuł zazdrosny, żeby on z was zwrócił uwagę, no to to jest odrobaczanie i to jest absolutnie manipulacyjne. Albo na przykład jak stawiacie fotkę z klubu, że girls night out z nadzieją, że ten ktoś to zobaczy i wam odpowie na te relacje, bo sobie pomyśli, o nie, ktoś zaraz z nią zacznie flirtować, to, no to ja, ja się koniecznie muszę do niej odezwać. No to to też jest pewna metoda odrobaczania, no. To już, to już po prostu kumacie, no to już przestaje być wyjściem do klubu, żeby sobie miło spędzić czas, chociaż nie wiem, czy ktokolwiek miło spędza czas. Wśród kurwa, masy spoconych ludzi, no, ale to już jest wyjście manipulatorskie, po prostu wyjście, no. To jest kolejny przykład odrobaczania, to jest nieodpisywanie, że oho, teraz to już jestem taka zajęta, taka, bo och, że jestem na siłowni, i ja po prostu mogę, mogę z koleżanką na messengera pisać, ale już do niego to nie napiszę, nie? Że jesteśmy tacy zajęci, że musimy kogoś poignorować. Że teraz to Ty kurwa poczekasz. Ja czekałam trzy dni, to teraz Ty poczekasz. I oczywiście tak robią tylko najwytrwalsze idiotki świata. W sensie to są jakieś legendy, że takie osoby istnieją, bo wszystkie inne, jakie znam, to po prostu odpisują w dwie sekundy po tym, jak ktoś nas ignorował rok. Ale nieodpisywanie i trzymanie kogoś na odczytanym to jest, no, uważam, że duże świństwo i to jest bardzo dla wytrwałych osób świństwo. I to też jest technika odrobaczania. Tak samo jak karanie po prostu kogoś brakiem swojej uwagi. To jest, to jest po prostu technika odrobaczania na maksa, że, że nagle były wspólne plany, ale ja już sobie zmieniłam plany. Już teraz, to, teraz już, no to tak samo jak ta moja przyjaciółka idiotka, co to pojechała do, pojechała do ustki. To, że teraz to już to, nie, nie upominałeś się, to ja sobie zrobiłam swoje plany, tylko to nie jest takie, wiecie, że no dobra, to po prostu robię to z satys taką satysfakcją, że fajnie, to, bo mam czas dla siebie, tylko taki, patrz, kurwa, miałyśmy, mieliśmy razem spędzać ten czas, ale ja sobie spędzam o wiele lepiej. To takie karanie kogoś, no to jest strasznie wredne przecież, no. Na przykład, albo odrobaczanie w związku. Odrobaczanie w związku, to jest na przykład bardzo śmieszne, zbieranie dowodów, żeby mieć argumenty na to, że ktoś na przykład robi coś, o, o co my się kłócimy. Że na przykład mój przyjaciel idiotek zbiera na swoją dziewczynę dowody, że ona nie wypróżnia zmywarki. I, ale on tak nie robi, że on na przykład nie przypominał jej o tym, on jej nie prosił, że o, wiesz co, chyba teraz jest twoja kolej ani nie ustalili na przykład grafiku, nie usiedli przy stole, po prostu robił zdjęcie zmywarki za każdym razem, kiedy sam wypróżniał zmywarkę. I no i naszedł, oczywiście, nadszedł ten dzień konfrontacji, ona tam go ostrożyła, nie wiem, że robi syf w samochodzie i tam nie wyrzuca śmieci po McDonaldzie, no jak po fast foodach jakichś tam, co faktycznie robi, w nie sprząta, a on wyjął ten kurwa, argument zmywarkowy. No i ona, że ale jak to, no przecież to jest nieprawda, jeszcze wczoraj wypróżniałam, a ona to szachmat trzask na stół. Oto dowody na to, że od miesiąca tylko ja wypróżniam zmywarkę. I pokazał jej, słuchajcie, zdjęcia tej, tej otwartej zmywarki z tymi garami, czytając daty tych, no, tych, tych wypróżnień. W sensie ten, no, to był bardzo śmieszny opis no, na Messengerze tej sytuacji i przygotowałam go sobie i zaraz wam przeczytam. Uwaga. Wyobraź sobie, że jak gadaliśmy o tym u terapeutki, to ona powiedziała, aha, Czyli produkował Pan przez miesiąc dowody na to, że Pan więcej razy sprzątał, zamiast po prostu porozmawiać ze swoją partnerką o podziale tego obowiązku? No i mnie kurwa zatkało. <laughs> I mnie też zatkało, jak usłyszałam tego o tym, bo jest to wysoce wyrafinowana, słuchajcie, taka chęć dania komuś nauczki. Bo jakby to jest, no czym się różni odrobaczanie kogoś od takim dawaniem mu lekcji? A kim my kurwa jesteśmy, żeby komuś dać lekcję? Przecież nie o to chodzi w partnerstwie, żeby kogoś Uczyć czegoś, albo mu dawać lekcje, albo go karać za coś, że nie wiem, czegoś robi, albo czegoś nie robi, nie wypróżnia z czy cokolwiek. Przecież to w ogóle nie na tym polega, ale. No, idiotka się potrafi, jak dobrze wiemy, złapać każdej deski ratunku, żeby, żeby było po jej myśli. E, no serio, no. Odrobaczanie może w ogóle przyjmować wiele różnych form. Ignorowania. Można udawać, że na przykład się coś robi, żeby wzbudzić zazdrość, słabe można zbierać dowody, żeby mieć przewagę nie do zbicia podczas jakiejś tam kłótni. To też jest słabe przecież. Moja przedziwka idiotka, żeby, żeby odrobaszać typa, który się do no niej nie odzywał, a żeby zwrócić na, niego, na, na siebie jego uwagę, to napisała na fejsie taki status, y, no hej kochani, czy znacie może jakieś świetne głośniki albo, albo jakiś system grający do salonu? I oczywiście ona nie chciała nic kupować, bo nie miała siana, ale chciała, żeby to on się odezwał, bo wiedziała, że to że jest jego, jak to się mówi? Że coś jest jego pasją, że to jest jego konik. O, że, że systemy nagłośnieniowe to jest jego konik. No i wiecie, no i odrobaczanie przyjmuje też formy um, takie, no teraz trzymajcie się, w wstawiania zdjęć ze szpitala, z izby przyjęć na przykład, żeby zwrócić na siebie czyjąś uwagę, żeby tam ktoś napisał: ojej, co ci jest? Czy wszystko jest OK? Czy, czy potrzebujesz mojej pomocy? Nawet jak się jest na morfologii krwi, no, albo, albo po prostu spacerem przy szpitalu, no, to taka idiotka albo idiotek wstawia takie zdjęcie. No. no ale kochani, czym to się różni od zrobienia tej kupy na środku pokoju, jak ten pies, który prosi o uwagę? No niczym. I właśnie o tym jest ten odcinek: o robieniu kupy jak pies na środku pokoju, o dawaniu komuś lekcji. O zwracaniu na siebie uwagę w chamski sposób, manipulatorski, taki, w który się nie powinno tego robić, bo powinniśmy sobie przecież samych siebie stawiać po prostu na number one: powinniśmy być swoimi. Że jeżeli ktoś nie chce nam poświęcać swojej uwagi i nas jawnie ignoruje i nas po prostu ma w dupie i nas traktuje za pewnik, że my mu odpuszczamy i tak dwie sekundy, to jeżeli ktoś wiecie, to jest tak jak z tym księciem, nie z księciem Harym, z tym Obamą. Przecież on miał czas dla y, tej dla Michelle Obamy. Jak ktoś chce mieć dla nas czas, to będzie miał ten czas. No, o tym jest ten odcinek. Że po pierwsze, odrobaczanie jest złe. Mi to bardzo zajęło dużo czasu, zrozumienie tego, że to po prostu jest przecież wszystko manipulacja. Niby najczęściej niewinna, ale czy, no, czy sami byśmy chcieli być z kimś, kto nas tak traktuje jak marionetkę? No nie. I robię jakieś takie sytuacje, wiecie, ustawki, żebyśmy się zachowywali tak, jak ten ktoś chce, no nie, no nie chcielibyśmy tego. Wtedy no. bym nagrywała o toksynie albo o krecie, że oni tak robią. A nie, no nie powinno się tak robić, no. Nawet jeśli to jest niewinne zdjęcie z koleżankami, no albo niewinne zdjęcie ze szpitala. No bo przecież jesteśmy w tym szpitalu, naprawdę. No ale nic nam się nie dzieje, no. To jest, nie, to jest niefajne, no. A po drugie, odrobaczanie jest złe i po prostu powinno nam przyjść do głowy, że, że, że to, że odrobaczamy Poczekajcie, muszę zrobić przerwę, bo. Bo ktoś jest głodny. Kochani, jestem z powrotem. Po drugie, to, co chciałam powiedzieć, to, że odrobaczanie jest naprawdę fatalne, no. I, i, I odrobaczanie świadczy o takiej desperacji, w jakiej myśmy się znaleźli. znaleźli. Że w ogóle, słuchajcie, walić osoby, które nas owelewają, tak, no. na, na Boga, w ogóle, ile się marnuje czasu na takie zachowania, na no to knucie, właśnie jak z tej, z tej mody na sukces, albo na wspólnej, no. A po trzecie, takiego bezpiecznego, miłego związku, nie zbuduje się na odrobaczeniu. A, no i po czwarte jeszcze, wszystkich, wszystkich nas łączy to, że, że chcemy być kochani. I chcemy, żeby ktoś nas kochał na zabój. Żeby się dla nas starał. Żeby nas stawiał na piedestale. Żeby nas komplementował i nam mówił jesteś moją po prostu ulubioną osobą. Ale takiego czegoś nie uzyska się jakimiś manipulacjami. No. Po prostu trzeba no, chyba trafić na, na dobry czas. Na dobrą osobę. No po prostu się cieszyć małymi rzeczami. No. Nie, nie tylko tymi, wiecie, romantycznymi, bajkowymi początkami. No. Taki mamy moral z odrobaczania. Cieszę się, że się możemy znów częściej słyszeć i do usłyszenia w kolejnym odcinku i pamiętajcie, że no, że to, że chcemy, żeby nas ktoś kochał albo, że my chcemy kochać, to jest, to jest piękne i naturalne. No i nie ma w tym żadnego powodu do, do wstydu. Ściskam Was mocno. Pa!